Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Studia Prasowego. Naszym gościem jest dzisiaj pan Stanisław Kolanus, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście. Dzień dobry. Stałym przedstawicielem gliwickich mediów jest Michał Szewczyk, zastępca redaktora naczelnego Gazety Miejskiej. Michale, co Gazeta Miejska serwuje czytelnikom w tym tygodniu? Bardzo dużo, bo bardzo dużo też się działo w Gliwicach. Ja szczególnie polecam temat na okładce Życie na Podglądzie. To jest temat dotyczący inteligentnego monitoringu, tak zwanego inteligentnego monitoringu. To jest taki problem troszeczkę na styku bezpieczeństwa i ingerencji w naszą prywatność. Były dość szeroko prowadzone badania w Gliwicach dotyczące, może inaczej, powiedzmy, że był szeroko prowadzony eksperyment, który dość mocno ingerował w niektóre nasze cechy osobiste, między innymi naszą wagę, wzrost i tym podobne rzeczy. I tutaj zapala się lampka, gdzie jest ta granica, która wyznacza tą możliwość ingerencji w naszą prywatność. Rozmawiamy o tym zarówno z przedstawicielami firm, które prowadziły ten eksperyment, jak i przede wszystkim z Panoptykonem, czyli z taką organizacją, która nadzoruje właśnie te ingerencje w naszą prywatność. Ciekawe też, co na to prawnicy. Dokładnie tak. Pan z Panoptykonu jest prawnikiem, więc można powiedzieć, że podwójnie się wypowiada. Sporo bardzo ciekawych wniosków, bo często też słyszymy, że im więcej kamer, tym większe bezpieczeństwo. Tymczasem z różnych badań wynika, że wcale nie musi tak być. Panoptykon właśnie przytacza przykłady z Warszawy, gdzie prowadzono takie badania raz z monitoringiem, raz bez monitoringu. Okazuje się, że wcale bezpieczeństwo się nie poprawiło. Także jest to taki bardzo szeroki temat. Wydaje mi się, że jeszcze cały czas gdzieś będzie się pojawiać, bo to jest temat, który tak naprawdę dopiero się zbliża do Gliwic. Z drugiej strony takie rozwiązanie to też daje pretekst do inwigilowania mieszkańców. Dokładnie tak. Dlatego przyglądamy się, bo to jest kwestia pewnego zbilansowania pewnych wartości, bo mówimy o bezpieczeństwie, natomiast przekraczamy coraz dalej tą granicę tej sfery naszej prywatności. To jest temat na okładce. Chciałbym jeszcze polecić wywiad z panem Andrzejem Karasińskim, sekretarzem miasta, bo mamy już datę otwarcia DTS-ki. Rozmawiamy o tym, jak DTS-ka wpłynie na Gliwice. Poruszamy te tematy takie też kontrowersyjne, które często się pojawiają. Pan sekretarz stara się wyjaśnić wszystko, jak DTS-ka będzie wpływać na miasto, oddziaływać na Gliwice, na środowisko. Czy się to udało? Panu sekretarzowi zachęcam do przeczytania wywiadu. W tym wywiadzie jest też taki ciekawy wątek a propos ruchu w centrum miasta po otwarciu DTS-ki. Czy będzie on mniejszy, czy większy? A panowie, jak sądzicie? Panie prezesie, jak pan uważa? Jako kierowca. Znaczy gorzej na pewno nie będzie, jak było w czasie budowy, bo to była gehenna, ale to trzeba było przeżyć. Na pewno jako kierowca uważam, że ta trasa powinna zdrenować centrum miasta. Znaczy ta budowa DTS-ki była też ważnym elementem w kontekście mieszkańców pańskiej spółdzielni, no bo to też te tereny takie blisko położone. Może nie aż tak bardzo, no ale to na pewno było uciążliwym problemem dla wszystkich mieszkańców, a w szczególności dla kierowców, jeżeli północ-południe należało przemieścić. No ci, co znają miasto, jakoś radzili sobie objazdami, czy jakieś bypassy wyszukiwali własne, natomiast przyjezdni czuli się tutaj jak w jakimś labiryncie. Często wskazuje się, że DTS-ka tak naprawdę zaprasza osoby spoza Gliwic teraz do centrum miasta. One podróżowały autostradą A4. Jeżeli chciały dotrzeć gdzieś na obrzeża miasta, to jak najbardziej wybierały ten kierunek, a teraz choćby ze względu na komfort dojazdu mogą wybierać DTS-kę. I może to powodować duże natężenie jednak ruchu, zwłaszcza w tych rejonach wokół zjazdów. Miasto, czy też projektant próbuje rozwiązać ten problem dużą liczbą zjazdów. Zjazdów jest bodaj w Gliwicach więcej niż na całym odcinku pozostałym drogowej trasy średnicowej. Może to budzić komplikacje, to spore. Z jednej strony komplikacje, z drugiej strony właśnie to udrożnienie. Tak? Jeżeli jest dużo zjazdów, to ten ruch powinien się w jakiś sposób rozlokowywać w mieście. Tak naprawdę były prowadzone badania, więc teoretycznie faktycznie tak powinno być, ale tak naprawdę zobaczymy pewnie w przeciągu 2 miesięcy od otwarcia DTS-ki, jaka jest prawda na ten temat i czy DTS-ka dalej będzie dzielić mieszkańców, bo chyba często tak też się dzieje,
czy uznamy, że to jest inwestycja, która no, przynosi same profity. Wydaje mi się, że pewnie wszystko zależy od punktu siedzenia, bo mieszkańcy ulicy Franciszkańskiej na pewno nie będą zadowoleni z takiego obrotu sprawy, który ma w tej chwili miejsce. No właśnie podsumowując, czy ta DTS-ka to jest wielki skok cywilizacyjny dla Gliwic, czy to jest masakra, bo dosłownie taki też cytat gdzieś przeczytałem, masakra na krajobrazie miasta, jest jak panowie sądzicie. Jest to konieczność na pewno, a resztę to już od każdego, jak pan powiedział przed chwilą, kto gdzie siedzi, będzie w ten sposób do tematu podchodził. Warto zwrócić też na badania, też które były przytaczane na poniedziałkowej konferencji prasowej, na której byliśmy wspólnie. Bodaj 70 czy 75 nawet procent mieszkańców pozytywnie odnosi się do drogowej trasy średnicowej. Ale faktycznie ci, którzy mieszkają gdzieś jej w pobliżu, mogą mieć diametralnie inne zdanie i też trzeba ich zrozumieć, bo faktycznie widok na te ekrany akustyczne, o którym wielokrotnie już mówiliśmy, na pewno nie przysparza większej jakości życia. Także jest sporo problemów związanych z ETS-ką, natomiast najważniejsze chyba, że mamy już tą datę, czyli 20 marca bodajże, tak? 19 to jest otwarcie dla rowerzystów, dla ludzi niezmotoryzowanych, dla pieszych, natomiast 20 wieczorem powinniśmy już wjechać samochodami. Podsumowaniem tej budowy DTS-ki będzie też to, że będzie można się z Katowic do Gliwic przemieścić 20-25 minut. Tak, najprawdopodobniej tak. Więc to na pewno zachęca nie tyle do podróżowania, tylko tak naprawdę pokazuje, że ta nasza aglomeracja śląska może jest takim dokładnie, jest jeszcze mniejsza niż do tej pory. Także też znam dużo osób, które pracują w Katowicach, na pewno będą szczęśliwe z tego powodu. Z drugiej strony jest ten argument właśnie zwiększenia ruchu w Gliwicach i to skrócenie tej drogi faktycznie pomaga temu, bo też ludzie spoza Gliwic mogą szukać pracy w Gliwicach i przyjeżdżać do Gliwic z większą częstotliwością niż do tej pory. Kolejnym ważnym tematem poruszonym na konferencji była kwestia centrum przesiadkowego. Piszecie też o tym na 24 Gliwice. Piszemy na 24 Gliwice, piszemy też w Miejskiej. To centrum przesiadkowe to jest temat, który pojawia się już od lat. Za każdym razem z jakąś wizualizacją. Często się ten temat porusza, natomiast teraz jest troszeczkę więcej konkretów. Nie są to do końca pozytywne informacje, bo już na samym początku pojawiły się pewne problemy z finansowaniem, bo inwestycja ma być dofinansowana ze środków unijnych i to pokaźnie, to będzie bardzo duża kwota. Natomiast właśnie okazuje się, że nie tak oczekiwana, jak by tego chcieli włodarze Gliwic. O szczegółach piszemy w Miejskiej. Miasto też zaprezentowało wizualizację trzech koncepcji architektonicznych przygotowanych przez Anarchy Group. Jedna z tych trzech koncepcji zostanie wybrana jako ta wiążąca i ona będzie tym takim punktem otwarcia do dalszych prac. Ta perspektywa dofinansowania unijnego kończy się w roku 2020 i to jest w tej chwili ten termin taki wiążący dla tej inwestycji. Natomiast cały czas jest to pytanie właśnie, które było też sygnalizowane na konferencji, czyli kwestia dofinansowania. Zobaczymy, jak to miasto rozwiąże. A miejsce według panów na to centrum przesiadkowe jest dobre? Czyli splot Tarnogórskiej i Toszeckiej, tereny wokół dworca? Były to tereny niewykorzystane, tam były kiedyś wykorzystywane jako wolne tory, czyli bocznica kolejowa, w tej chwili jest to niewykorzystywane, no jako trzeba to zagospodarować, jest tam jeden wielki bałagan dzisiaj. To jest na pewno szansa dla Placu Piastów, bo to jest w tej chwili chyba takie miejsce, które przynosi dużo wstydu tak naprawdę dla estetyki Gliwic. I właśnie Plac Piastów też jest objęty tymi koncepcjami, także to jest pewna szansa na pewno dla tego rejonu Gliwic. Wiem, że jest sporo głosów ze strony Ośrodka Studiów o Mieście, że te koncepcje nie do końca spełniają oczekiwania. Przygotowują już jakąś publikację na ten temat, także zobaczymy, jak oni do tego tematu podejdą. Przejdźmy teraz do naszego gościa. Panie prezesie, na początku takie uściślenie. Nazwa spółdzielni to Śródmieście, ale ona może być mylna. Mylna i nie mylna. No, spółdzielnia Śródmieście z racji tej, że zasoby spółdzielni obejmują i Śródmieście, i
okolice Śródmieścia. W związku z tym w ścisłym centrum Gliwicy jest usadowiona i zarządza mieszkaniami w ścisłym centrum Gliwicy. A tak dokładnie, żeby widzowie wiedzieli? To są porozrzucane mieszkania po Starówce. Od Jasnogórskiej, Kurnicka. Poza tym są osiedla Góry Chełmskiej, Operetka, osiedle Warszawska i Chorzowska. To są te takie główne osiedla, plus to, co powiedziałem, osiedle w centrum, które obejmuje budynki porozrzucane po Starym Mieście. A ciężej gospodarować tak porozrzuconymi obiektami? No na pewno, bo jeżeli jest coś zlokalizowane w jednym miejscu, wystarczy wyjść na skrzyżowanie i ma się wgląd w teren cały, a tutaj trzeba... Wiąże się to z zatrudnieniem większej ilości pracowników, którzy muszą jak gdyby na co dzień doglądać te miejsca, które są pod naszym zarządem. Z jakimi problemami najczęściej przychodzą do Pana mieszkańcy, Pana spółdzielni? Problemy są różnorodne. W tej chwili, proszę Państwa, najwięcej problemów to jest współżycie między ludźmi. Jeden za głośno się zachowuje, drugi późno przychodzi, trzeci gdzieś tam pije, czwarty podejrzany jest o handel narkotykami, ktoś tam jeszcze ćwiczy po nocach, czy w ogóle w ciągu całego dnia ćwiczy gry na instrumentach. No to są takie problemy, które powstają w tej chwili. No dobrze, kiedyś były jeszcze problemy innego rodzaju, typu, że się coś działo, czyli inaczej awarie jakieś tam, coś, co groziło bezpośrednio zamieszkiwaniu. Jest Pan prezesem spółdzielni już 18 lat. Jak od tego czasu się zmieniło w ogóle funkcjonowanie tego organu? No, czy ten organ aż tak bardzo się zmienił? Nie aż tak bardzo, no, jako że przepisy, które tam regulują zakres pracy spółdzielni się aż tak bardzo nie pozmieniały. Natomiast zmieniło się samo otoczenie, no, jako że zaczęliśmy organizować środki finansowe na to, ażeby te nasze obejścia były ładniejsze, ażeby nie było awarii. Także jak przed chwilą powiedziałem, no częściej interwencji mieszkańców są na temat, że sąsiad się źle zachowuje, niż na temat, że się coś wali. A to nie wynika też trochę w ogóle ze zmiany mentalności Polaków i też Europejczyków? No po pierwsze, musi być jakieś bezpieczeństwo zachowane, a później zaczyna odgrywać rolę obejście samo, nie? Czyli otoczenie, w którym się znajdujemy. Bo w Polsce słynęliśmy z tego, że wchodziło się na klatkę, wchodziło się jak do najgorszego slumsu. Przekraczało się próg mieszkania i tam człowiek wchodził jak do mieszkania normalnego, którym się na świecie nie powstydził, w większości. No i to było to nasze takie piekiełko, że to, co bezpośrednio nie jest moje, to jest, może być tak, jak jest. Wspominał Pan o przepisach, o zmianach. Bardzo często wokół tych ustaw o spółdzielczości majstrują politycy, że tak nieładnie powiem. Na przykład był taki projekt tych mieszkań za złotówkę, też podważony przez Trybunał Konstytucyjny. Czy to bardzo przeszkadza, ingerencja polityków w funkcjonowanie spółdzielni? Znaczy od zarania spółdzielczości politycy zawsze mieli tam swoje słowa, no bo ojcem spółdzielczości był Stanisław Staszic, o ile sobie dobrze przypominam, z uwagi, że tam było wtedy to jeszcze za czasów carskich, no to car już na pierwszą spółdzielnię tam pewne piętno złożył. Później spółdzielczość, bo to spółdzielczość, jak powiedziałem, 200 lat już będzie miała za chwileczkę. Później było po wojnie, czyli w 1945 roku, oczywiście dekretami różnego rodzaju było prostowane, naciągane, poddane potrzeby. No a w tej chwili no, ustawodawca, no, każdy chce w jakiś sposób kiełbasę wyborczą zaprezentować i stąd się wzięły mieszkania za złotówkę. Czy to zły, czy dobry pomysł? No chodzi o to, żeby było ciągłość prawa, najważniejsza sprawa. Jest za złotówkę, jeżeli te mieszkania zostały spłacone, nie, co ja mogę za uwagi wnosić, należy przekazać mieszkanie mieszkańcom. Niech w tych mieszkaniach czują się jak u siebie. A czy dobrze zorganizowane spółdzielnie mieszkaniowe przekładają się też na dobrą organizację miasta? Mają wpływ na to? No to jakby na to nie patrzeć, spółdzielnia jest częścią miasta i spółdzielnia, być może powiedzieliśmy przed chwilą, miasto to są ulice, a większość w tym mieście domów, przypuszczam, jest spółdzielczych. Także wizerunek to jest droga bez dziur i z drugiej zaś strony elewacje budynków, które z daleka zachęcają, żeby odwrócić uwagę od chodnika, na przykład też, gdzie jest jeszcze chodnik.
Dyskutowaliśmy tutaj wspólnie na temat DTS-ki i też jej wpływu na mieszkańców pana spółdzielni. Taką inną ważną kwestią jest też płatne parkowanie, strefa płatnego parkowania, która funkcjonuje w Gliwicach od niedawna. Czy ona również ma duży wpływ na życie codzienne mieszkańców pana spółdzielni akurat? Nasze spółdzielnie, z wyjątkiem tej Starówki, bo w Starówce troszkę być może pokomplikowało, natomiast w osiedla to są niezależne tereny i tam płatne parkowanie nie weszło. To z punktu widzenia kierowcy, który przyjeżdża do urzędu, próbuje jakąś sprawę załatwić, no płatne parkowanie muszę należy się być może komuś powiedzieć, że to jest korzystne, bo płacę złotówkę i mam pewność, że do urzędu podejdę, złożę dokument i wrócę. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w danym rejonie, no to jest troszeczkę komplikacji od 18, może do 18, od 10 do 18. Bardzo popularną formą w ostatnich latach jest tak zwane budownictwo deweloperskie. Czy ono jest zagrożeniem dla spółdzielczości, czy wręcz przeciwnie, panie prezesie? Jest to inna forma budowy. Spółdzielczość bardzo, bardzo szeroką inwestycję prowadziła koniec lat 70. aż do początku lat 90. No później z uwagi na zmiany polityczne, no te role spółdzielni zostały jak gdyby ograniczane. Spółdzielnie się ograniczyły bardziej do zarządzania zasobami, które posiadają, które i tam przybywają, czy to w formie zarządów zleconych, czy zarządów tych, które mają ustawowe. No natomiast z uwagi na szczupłość terenów, które są w mieście, spółdzielnie tam za bardzo na zewnątrz nie wychodzą, bo to się wiąże po pierwsze z tereny, po drugie finanse, a po trzecie nie każdy robi to, co robi najlepiej. Deweloperzy zagrożeniem nie są, oni robią swoje w swoich działkach. Zarządcy muszą i tak szukać, czy to znajdą spółdzielnie, czy znajdą innych zarządców. No jakoś te budynki muszą być w dalszym ciągu eksploatowane. Na jakich płaszczyznach spółdzielnia współpracuje z miastem? No to są punkty styku. No po pierwsze drogi dojazdowe do osiedli, po drugie to są kanalizacje deszczowe, no poprzez firmy, które są współwłasnością miasta, to są wodociągi, to jest PEC. No i nie wiem, czy nie wywoźnik śmieci też w jakiś sposób chyba z miastem skojarzony. Troszkę z innej beczki, czy spółdzielnie można w ogóle nazwać instytucją demokratyczną? No chyba innej tak demokratycznej instytucji nie ma jak spółdzielnie. Co roku odbywają się zebrania, co roku jest udzielane absolutorium dla zarządów, także proszę mi pokazać drugą firmę, której by w ten sposób władze spółdzielni były tak często oceniane. A jakie oddolne projekty mieszkańcy mogą zaproponować? Oddolne? No wszystkie projekty, które się oczywiście w zakresie posiadanych środków znajdują, bo proszę Państwa, no, ustawianie remontów czy ustawianie spraw wokół osiedlowych to nie jest tylko zarząd sobie wymyśli coś. Nie, to jest po prostu głos mieszkańców, do tego jeszcze to, co powiedziałem, że jeżeli są środki, jeżeli to jest realne do wykonania, jeżeli to nie jest stało w sporze z innymi elementami, no to się to realizuje. W internecie wpisując hasło, przy wpisaniu hasła spółdzielnia można znaleźć wiele ciekawych historii na temat różnych ciekawych, niecodziennych przepisów w spółdzielniach. Z czego one wynikają? Ja mówię czasem o tych absurdalnych przypadkach. No powiedziałem przed chwilą, że spółdzielnia to jest najbardziej demokratyczna instytucja w Polsce i w związku z tym dana spółdzielnia miała problem na przykład w jakimś obrębie, no to sobie pod ten problem ustanawia regulamin, w jaki sposób zachowywać się w budynku. Niby to są absurdy, wydawałoby się nam niejednokrotnie, regulamin porządku domowego. No w każdym z nas to powinno tkwić. I jeżeli ktoś prowadzi remont, wiadomo, że mieszkania tam od czasu do czasu zmieniają właścicieli, nowy właściciel, nowe potrzeby, robi się remont, ale ten, który prowadzi remont, niejednokrotnie nie bierze pod uwagę, że ktoś wrócił po nocy do pracy, do domu, że ktoś ma małe dziecko, że ktoś raptem po południu chciałby też te prostokąty w podniówce rozprostować. Także Jest to taki dosyć temat śliski i ktoś to później w regulamin włożył i wyszedł z tego absurdu. Dla jednego absurda, dla drugiego to jest oczywiście rzecz oczywista. Michał, teraz pytanie do ciebie. Czy ty masz jakieś ciekawe wspomnienia w związku ze spółdzielniami mieszkaniowymi? Tam, gdzie ja mieszkam, jest wspólnota mieszkaniowa, także to jest zupełnie inna kwestia. Tak naprawdę całe życie wychowywałem się w domku jednorodzinnym, także z tą spółdzielnią taką stricte nie miałem właściwie żadnych doświadczeń.
A w jaki sposób mieszkańcy mogą się z Panem spotkać? Czy mogą do Pana przyjść osobiście, czy są zebrania? Jak to dokładnie wygląda? Znaczy, prowadzimy politykę otwartych drzwi, także do spółdzielni można, jeżeli to są tematy nagłe, no to w każdej chwili dzwonią, czy w każdej chwili można przyjść. Natomiast co tydzień jest kilka godzin przeznaczonych, specjalnie zarząd w tym czasie jest na miejscu i w tym momencie można przyjść. Nie trzeba się wtedy awizować, nie trzeba wtedy ustalać terminu wolnego. Natomiast oprócz zebrań, no zebrania to jest kolejne, to jest prawie że święto spółdzielni, bo wtedy z jednej strony zarząd prezentuje wyniki, w jaki został zamknięty rok, a z drugiej strony no, mieszkańcy mogą swoje i lepsze, i gorsze tematy poruszyć. No, gorsze to znaczy, że coś nie zostało zrealizowane, to co sobie życzył Kowalski, no, a z drugiej strony mogą też powiedzieć dziękuję, no, najnormalniej. Jakie są najpoważniejsze wyzwania przed spółdzielnią Śródmieście na rok 2016? 2016, no mamy zamiar jeszcze kilka budynków pozbawić azbestu, czyli na innymi spółowy, no dalej termomodernizację, czyli z etapu usuwania azbestu, to jest Dunikowskiego, Kochanowskiego oraz duży budynek na osiedlu Operetka, poddać też termomodernizację. To są budynki z końca lat 70., ich tam izolacja, ich tam no jest to mało korzystne. Za dużo to przez przegrody wyrzucamy ciepła. Choć chcemy, żeby to był budynek po pierwsze ładniejszy, żeby był, bo elewacja, nie ukrywajmy, zmienia jego wizerunek. Po drugie mniej ciepła, żeby zostało zużywane. No i żeby się ludziom ładniej mieszkało. Wspomniał Pan o budynkach z lat 70. Na terenie Pana spółdzielni z jakich okresów istnieją jeszcze budynki? To są budynki starsze, nowsze? No jest duże zróżnicowanie? Najstarsze to są końcem lat 50. No a najmłodsze tam mają powiedzmy 91 rok. Nie dziwne, przesadzam, 2001 to jest budynek, który ostatnio budowaliśmy w spółdzielni. A często trzeba poprawiać elewację w związku też z zanieczyszczeniem tutaj dużym powietrza? No, w ostatnich latach się trochę zmieniło. W Gliwicach, w ogóle na Śląsku, bo te elewacje od czasu parę lat można kolory te, które były nałożone, zauważyć na nich. No, no to tak by trzeba było co pięć lat by trzeba było to odświeżać. No. Wychodząc trochę poza granice Gliwic i Polski, jaki kraj mógłby być dla nas wzorem, jeśli chodzi o spółdzielczość? Aż takiego dużego doświadczenia nie mam, czy wiedzy takiej wielkiej, ale to co wiem, na przykład klub Barcelona jest na zasadzie spółdzielczy działa, to po pierwsze. Po drugie, w latach 90. u nas w spółdzielni były konsultanci, no to spółdzielnie. Wtedy było bardzo modne, że tam się z zachodu konsultantów zapraszało do Polski i był konsultant ze Stanów Zjednoczonych. I ku zdziwieniu zaprezentował, że pół Manhattanu jest zarządzane w sposób taki, powiedzmy, spółdzielczy. Także to było dla nas szokiem, ale z drugiej strony, skoro można, skoro to jest jedna z form gospodarowania, no to można. A czy Polacy mają spółdzielczość we krwi już? Spółdzielczość we krwi, no, jeżeli spółdzielnia powstawała i to była grupa ludzi, którzy sobie spółdzielnie zawiązali po to, żeby wybudować mieszkanie, w tym mieszkaniu mieszkać i to mieszkanie no, zarządzać, no na pewno tak, no, ale jest też później w latach, to co mówiłem, 70., spółdzielnia była jednym z głównych deweloperów, zarządców i tutaj grupa ludzi otrzymywała mieszkanie na zasadach, że to jedna, no jedna jest taka forma najszybszego utrzymania mieszkania i najliczniejszego. Duża grupa ludzi jest, no, którzy mieszkają, no tak jak w każdych innych zasobach, no, czując się mimo, że właścicielami. Panie prezesie, czego panu życzyć mieszkańcom pańskiej spółdzielni na ten rok? No, żeby po pierwsze zamierzenia zostały wypełnione, a poza tym, no, żeby kataklizmy jakieś nie dosięgnęły w szerokim tego słowa rozumieniu. I tym zabawnym akcentem zakończmy dzisiejsze studio prasowe. Dziękuję panom za przybycie do studia. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia w przyszły czwartek.